Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus. Słuchajcie, po ostatniej ciężkiej przegranej z Francją, myślę, że najwyższa pora pójść krok dalej. Nie no, nie mamy już mocniejszego przeciwnika. Chyba zagraliśmy z wszystkimi najlepszymi drużynami. Tak mi się wydaje, tak jak przynajmniej patrzę w głowie na tą rozpiskę drużyn, które są w FC24. Dzisiaj zmierzymy się z Węgrami. Dzisiaj zmierzymy się z Węgrami, słuchajcie. I powolutku, sukcesywnie zamykamy tą listę reprezentacji, które można ograć. Bo zostało nam, żeby was nie skłamać, podejrzewam, że jeszcze z 8, może 10 meczy maksymalnie. Więc już coraz bliżej końca, cholipka. Coraz bliżej końca serii. No, może później wymyślimy coś innego. Ale też dajcie znać, co byście innego widzieli, no bo kariera menadżera jest. Co według was fajnego mógłbym jeszcze z FC24 wymyślić, jeśli chodzi o tryby gry. A tymczasem, chłopaki rozgrzani, ruszamy, słuchajcie. Od razu jedziemy, bez zastanowienia się z nimi. Dobrze by było wygrać ten mecz, no myślę, że przynajmniej z trzema bramkami. Czemu nie mogłem nic zrobić? Było tak, że miałem... Nie wiem, dziwne to było strasznie, ale na spokojnie już dokładnie. Cash, Szymański, Dziczek, Zieliński do boku, do Frankowskiego. Frankowski, on musi mieć z kim zagrać. Frankowski zbiega, wrzuca, Kamiński głową, ale jaj. Nic z tego nie będzie. Trzeba pochwalić tę główkę, dobre podejście. No całkiem w sumie niezłe, ale no... Szczęście nie sprzyjało. Mógł w światło bramki, to może by coś z tego było, choć szczerze wątpię. Oj, zagrywają górą. Dobrze, Węgry będą próbować. Mam nadzieję, że zdominujemy tutaj Węgrów. No oni nie mają jakiejś niesamowicie dobrej drużyny, więc wypadałoby kurna z nimi wygrać. Ale to naprawdę wypadałoby. Dobra, Kiwior przy piłce. Kiwior z Kamińskim. Kamiński do Kesha. Kesh, rozwaliło mi się... Już widzę, że mi się ludzie porozpieprzali. Dokładnie tak. Już widzę, że mi się ludzie porozpieprzali, bo są w innych miejscach niż być powinni. Zielińskiego chciałem z tej strony. Kamińskiego tutaj. Szymański, Dziczek, okej. I tych panów zamieniamy. No. No i dobra, no i tak możemy grać. Na spokojnie, oj, ale bezsensowna strata. Bezsensowne to odegranie. Dobra, Zieliński z Salajem. Zieliński, no ale niestety nic z tego. Wow! Chyba ich leciutko pogrzało tutaj, panów Węgrów. Oj, niepotrzebna strata. Dobrze, prawidłowo Frankowski, prawidłowo. Dobre odebranie, Jezu! Ale ja myślałem, że wygramy ze 3-0, a póki co to wygląda tak, że... Kurde, są... Wow! Że to jest bardzo wyrównane. Bardzo, bardzo wyrównane. Nie wiem, czy może ja dzisiaj ręki do FIFA po prostu nie mam. Dobrze, Milik. Jeszcze z Frankowskim. Frankowski z Szymańskim. Szymański! Po co to odegranie do tyłu? No ja pierdolę, no nie możemy tak grać, panowie. Panowie, no to tak nie może być. Na spokojnie, tak. No, ale... Oj, dobre przejęcie, ale no właśnie. Coś trzeba z tą piłką jeszcze zrobić po tym przejęciu, a nie tylko ją stracić. Będą próbować wrzucić, na całe szczęście zablokowani. No, odegranie do Kamińskiego, na skrzydło, Kamiński. On nie ma z kim grać. Kamiński z Szymańskim. Szymański do Milika. Milik! I jeszcze do Lewandowskiego próbował. Niepotrzebnie mogłem to strzelać. Po co ja się tak bawię w tym meczu? Ja rozumiem, że przeciwnik jest słabszy niż Francja i coś by trzeba było, wiecie. No ale kurna, z drugiej strony... No nie może... Nie chciałbym tego przegrać, nie? Nie będę lekceważył przeciwnika w tym wszystkim. Dobrze, Szymański. Szymański do Milika, Milik, nie ma z kim zagrać, nie ma co zrobić, Kamiński przeszedł strzał, ale bramkarz przytomnie na bramce, niestety dla nas,
ale spróbujemy wrzutką. Zieliński wrzuca, wrzuca dla Lewandowskiego, Lewandowski! I jeszcze Szymański z nożycami, ale o Jezus! Jak? Co to było? Nie no, lewy! Lewy! Tak blisko! Tak blisko, że aż VAR musieli odpalić z wrażenia. O, Włosi twardo na blisko. No dobra, no dobra, jak tak na blisko, to na blisko. Nie spodziewałem się tego, że będą na blisko rozgrywać. Oj, no właśnie, oj, no właśnie. I oddałem całe skrzydło i cały środek, o kurwa. O Jezus, jak dobrze, że się... Oj, niedobrze. Do, o Jezus, dobrze. No, kurwa, niedobrze, dobrze, niedobrze, dobrze. To ja już sam nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Brawo, Cash. Brawo, Cash. Dobre rozegranie, ale... No... Ładne przeszkodzenie, Kiwior z Zielińskim. Zieliński musi mieć z kim zagrać, póki co jest ciężko. Zieliński do Kesha, Cash. Cash do Szymańskiego, Szymański jeszcze do Lewandowskiego, lewy do Milika, ale to podanie nie dochodzi do adresata. Kurna, a to by była taka dobra akcja, nie? To by była taka dobra akcja. Dobrze, Kamiński. Jeszcze rozegranie do Zielińskiego, Zieliński do Szymańskiego, Szymański, Szymański! Dobrze teraz reaguje. No niestety. No niestety, słuchajcie, spróbujemy jeszcze raz. Zieliński wrzuca. Bednarek, ale bramkarz przytomnie. Lang jest na miejscu. I wrzuta do środka. Oj, 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 nieudany odbiór piłki. Oj, kurna, nie możemy tak grać. Panowie. Panowie, to nie może tak być. Prawidłowo, Cash. Dobrze, jeszcze go gnieć tam, go gnieć tam, go. A jakbyście to tak... Może troszeczkę agresywniej by trzeba było. Dobrze, Cash. Do Zielińskiego, Zieliński, do Szymańskiego. Szymański ma Milika, Milik! Milik! Sam na skrzydle, nie ma do kogo zagrać. Milik do Lewandowskiego, Lewandowski! Strzelaj karny! Dobrze! Jezus, ale z tymi karnymi naprawdę. Wystarczy czasami strzelać z daleka i te karne same z siebie, nie? No ale tu ewidentnie ręka poza obrysem. No, chociaż kurna, no kłóciłbym się, czy poza obrysem działa. Kłóciłbym się. Bo to takie jest, no już. No gdzie miał ją schować? W tyłek miał sobie ją sadzić. Lewandowski i gol! Mamy to! Jest 1-0. Szkoda tylko, że rzutem karnym, co prawda, ale mimo wszystko dobrze, że jest prowadzenie w tym meczu. To już i tak jest na plus. Dobrze, na spokojnie, do Bednarka, Bednarek. Bednarek do boku, do Kamińskiego, Kamiński jeszcze z Frankowskim, Frankowski. Frankowski do Szymańskiego. Szymański nie dochodzi do tej piłki. Szkoda, bo to byłaby dobra szansa. Bo niepotrzebnie podawałem zwykłym podaniem. Mogłem na dobieg. Wow! No to nas trochę porobił. Nie powiem. Dobra, teraz trzeba gonić. Trzeba to gonić. Nie, 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 nie tak. Dobrze, dobra obrona. Wow! Co jest? Nie ma. Ja pierdolę, że to nie było spalonego to raz, ale że to nie ma bramki. To jestem w głębokim szoku. Frankowski, znowu z akcją, Frankowski do Milika, Milik, Milik, Milik jeszcze będzie odgrywał do Kamińskiego, Kamiński! Kurwa, no taka sytuacja i dalej nic z tego, Zieliński będzie wrzucał, Lewandowski, oj, 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 no i zabrana piłka, Kamiński z Bednarkiem, Bednarek, ale niestety koniec pierwszej połowy meczu. Szkoda, że nie dali mi dokończyć tej akcji. Ale to pewnie była już 47-48 minuta, nie? Dobrze, na spokojnie. Na spokojnie, słuchajcie. Co my mamy tu zagrać? Kamiński miota się do Frankowskiego. Frankowski z Milikiem. Milik z Lewandowskim. Lewandowski jeszcze próbował trikować, ale obrońcy go ograli, chciałem powiedzieć. A wyszedł mi z tego jakiś, nie wiadomo co, jakiś bohomas mi z tego wyszedł. Dobrze, na spokojnie. Dobrze, do Kesha. Kesh wrzuca, Lewandowski, a nie, to Milik, przepraszam. Milik, ale wow, wow. Ale zderzenie głowami, ale sędzia...
wydaje się nie zauważać tego, że się tak jebli, bo ciężko to nazwać inaczej. O, jej, ale faul! Niepotrzebnie. No i mamy żółtą kartkę dla Frankowskiego. No tak, za coś takiego musi. No niepotrzebne to było, niepotrzebne. Oczywista oczywistość. Dość mocno go tu, ale go jebnął. Dość mocno go skosił, no. No ale dobra, no. Na razie wygrywamy. Najważniejsze to, żeby się nie podpalić. Sędzia gwiszcze. Nie, bo to Frankowski był. Ale nie ma żółtej kartki drugiej, dobra. Oj, niedobrze. Bardzo blisko. Bardzo blisko i... Ja pierdolę, Milik! Sędzia nie ma wątpliwości. Co? Zagranie i rzut karny. Co? Jaki kurwa rzut karny? Co ty pierdolisz? Nawet na tej powtórce nie widać, nie? Milik to ręką. Ja pierdolę. I będzie... W prawo! Dobrze, Wojtek! Kurwa! Ja pierdolę! Co tu się dzieje? Jeszcze aut bramkowy. O kurde, nie wiedziałem, że to aut. Bramkowy chciałem powiedzieć. Kurwa, aut po prostu. Oj, 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 niedobrze. Oj, dobrze, prawidłowo, prawidłowo. Dziczek, teraz trzeba wyprowadzić tą akcję. Wyprowadzamy, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj lewy, rusz dupę do przodu. No rusz tą dziurwę. Dobrze. No ale to trzeba... Oprócz tego, że masz go tam delikatnie przyfaulować, to trzeba coś z tym więcej zrobić. Zieliński, obrót i... Do Pana Boga strzelił. Chłop, kurwa. Trybuny chciał zwojować. Ja. Taka dobra okazja. No wystarczyło się odwrócić, dobrze strzelić. No ale no nic z tego. Jest 60 minuta. No nadal mamy 1-0, więc nie jest to tragiczny wynik. Ale nie oszukujmy się. Mogło być dużo lepiej. Po co ja wybiegłem tym obrońcom teraz? Oj, dobrze. Prawidłowo, Dziczek. Dobrze, do Kamińskiego. Kamiński. Kamiński. Jeszcze z Lewandowskim. Ja nie mam siły do tego Lewandowskiego. Naprawdę. Ja się zastanawiam, czy go naprawdę nie zostawiać na ławce. No ja się nie dziwię, że Probierz go nie bierze na poważnie do końca. Chociaż to Milik w tym zgrupowaniu teraz nie był wzięty pod uwagę, więc no, trzeba uważać, nie? Trzeba uważać. Lewandowski jeszcze do Szymańskiego. Szymański strzał. Jedną zaletę miał ten strzał. Był silny. No właśnie. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Masakra, nie? Masakra ten strzał. Myślałem, że coś lepszego z tego wyjdzie. Ale dzisiaj ewidentnie nie mam do tego FCK ręki. Najpierw ta Francja 7-1. Teraz te Węgry, 1-0 tylko. Gdzie drużyna jest no dużo słabsza, no nie oszukujmy się. I Wojtek, kurna, co ty Wojtek robisz? Jak ty nam dupsko ratujesz, chłopie? Dobrze, jeszcze raz z rogu. No. Znowu na krótko. Znowu na krótko próbują. Prawidłowo, prawidłowo, Kigor. Ale ilość tych rzutów rożnych mnie trochę przerażać zaczyna. Dobrze, no kurna, Zielu. No ale to jest out. Przekroczyła linię boczną. Out. Dobra, zobaczmy co zrobią. Wow, podanie. Wow. I strzał. Dobrze, Wojtek. Kurna, ale co oni mnie gniotą tu teraz? Co oni mnie tu gniotą teraz? Dobrze, Cash. Cash. I teraz będzie wyprowadzała tą akcję. Cash. No dawaj, dawaj, Cash. Masz jeszcze siłę w nogach, dawaj. No ale nie ma z kim zagrać, nie? Na spokojnie, do Lewandowskiego. Milik. No nie, no kurwa, no nie. No słuchajcie, no nie, no tak być nie może, nie? Tak być po prostu nie może. Dobrze. Dobrze, prawidłowo. Lewandowski do Szymańskiego. Szymański, indywidualna akcja. Szymański, kurwa, co ten bramkarz robi? Co tutaj się dzieje?
Dobra, zagrywamy na krótko. Do Frankowskiego. Frankowski wrzuta na Lewandowskiego, ale tam nie dochodzi do tego. No i jest bida. Jest, słuchajcie, bida z Bryndzą teraz. Oj, niepotrzebny byłby ten ślizg. Oj, niepotrzebny. Mało brakowało. Co to było za podanie, Frankowski? Co to było, kurwa, za podanie, ja się pytam. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. No. Weź go tam, weź go tam. Trzeba by było w sumie jakąś zmianę zrobić, bo to 80. minuta meczu. Najwyższa pora na zmiany. Tego Frankowskiego by się przydało zmienić. Może na Kędziorę. Zastanówmy się, co dalej tutaj zrobić, bo jest kiepsko. Szymański za Dziczka. Zielińskiego by się przydało zmienić, bo on ledwo biega. Może Grosika. Skurasia za Kamińskiego. I... no i nie bardzo mam tu co zrobić więcej. Co, Wszołka wprowadzać? Czy Marchwińskiego? Marchwiński wygląda do dość... dość słabo, ale Wszołek też nie najlepiej. Ewentualnie Wieteskę za Bednarka. Może w ten sposób zagrajmy. Może w ten sposób zagrajmy. Spróbujmy, zobaczmy, co tu się wydarzy. Aut dla Polski. O, jeszcze nasz aut, dobra. To na spokojnie. No tylko tu trzeba już się zastanowić, jak mamy wyprowadzać tą akcję. Bo wszystko fajnie, wszystko pięknie. O, tylko głupia strata piłki już. No kurwa, co ty robisz, Cash? Ej, nie wiem, jakiś drewniany on się zrobił. Nic nie mogłem zrobić. Dobrze. Do lewego, lewy. Do Milika, Milik. No Milik, ale on nie ma z kim grać. No i kurwa, traci piłkę jak jakiś bambik, nie? Nie wiem, co tu się dzieje, serio. Nie wiem, co tu się dzieje. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. A chciałbym. Dobrze. O kurwa, no nie do końca. Na spokojnie. No zablokuj mu. No dalej to zablokuj mu to ktoś, kurwa. Co wy robicie? Szymański. Szymański, no on by chciał mieć z kim zagrać, ale wszyscy, kurwa, śpią. Do Lewandowskiego. Lewandowski. Lewandowski. Jeszcze. Do Szymańskiego. Szymański. I jeszcze Milik! Świetnie teraz bramkarz. I nic z tego. Skóraś z Kędziorą. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się. Co to kurwa było za rozegranie? Proszę mi to wytłumaczyć. Proszę mi to wytłumaczyć. Co to było za rozegranie? Bo takiego gówna to ja dawno nie widziałem, nie? Serio. Tak chujowego rozegrania to ja nie widziałem bardzo dawno. Dobrze. Dobrze. Prawidłowy stop. I teraz do lewego jeszcze na dobieg. Tak jest, Lewandowski, bokiem boiska, Lewandowski, Lewandowski, będzie próbował, traci, i jeszcze Skóraś, i mamy to, mamy to! Skóraś to zrobił, słuchajcie, tylu różnych graczy dzisiaj próbowało, naprawdę, tylu różnych piłkarzy i Skóraś, jako jedyny. Normalnego gola, nie z karnego. Z karnego to wiadomo, że większość ludzi potrafi. 2-0, słuchajcie. No, szczerze mówiąc, oscylowałem, że będzie to 3-0. Ale 2-0 i tak jest dobrym rezultatem według mnie. Naprawdę w tym przypadku jest dobrym rezultatem. Dobrym odkuciem się po przegranej z Francją. I zobaczymy, jak estymował nam mecz automat. 4 bramki po naszej stronie, 2 bramki po stronie Węgier. Czyli 2-0 tak czy siak jest w zasadzie dobrym wynikiem. Bo 4-2, 2-0 w sumie jeden chuj. Tylko tyle, że Węgry nie strzeliły. Trochę fauli, trochę kartek. Trochę odbiorów. Całkiem nieźle muszę przyznać, że to wyglądało. Posiadanie piłki dość małe. Ale ogólnie ze stałych fragmentów... jedna bramka z normalnego, jedna bramka w 16, wiadomo, no bo jak karny to musiał być w 16. Krótki słupek. Okej. No dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten mecz, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jeśli nie subujecie, to zasubskrybujcie kanał. Oczywiście zachęcam do sprawdzenia opcji pod przyciskiem wesprzyj. Do następnego, na razie, no i cześć!